Dziś na wydarzenia w telewizji Zabrze zaprasza Natalia Gach. Witam Państwa w poniedziałek, 26 kwietnia. Sprawdźmy, co w dzisiejszym programie. Dwa zabrzeńskie obiekty biorą udział w konkursie na modernizację roku. Zachęcamy serdecznie do odwiedzenia strony www.modernizacjaroku.org.pl. To strona internetowa, na której każdego dnia można oddać głos w każdej z kategorii. Muzeum Górnictwa Węglowego znalazło się w gronie 6 laureatów tegorocznej nagrody imienia Wojciecha Korfantego. Bardzo się cieszę, że zostaliśmy też tutaj na tym szczeblu zauważeni z tym, co robimy, no i z tym trochę innym typem działalności. Trwa 26. edycja konkursu na modernizację i budowę roku. Zabrze zgłosiło do niego dwa zrewitalizowane obiekty. Centrum Usług Społecznych przy ulicy Stalmacha oraz Żłobek Miejski przy ulicy Niedziałkowskiego. Głosowanie potrwa do 10 maja. To już kolejna edycja konkursu na modernizację i budowę roku, w którym bierze udział nasze miasto. W 2019 roku wyróżnienie zdobyło zabrzeńskie przedszkole nr 43. Teraz szanse na wygraną mają kolejne dwa zrewitalizowane obiekty z Zabrza. Jeden z nich to Centrum Usług Społecznych dzielnicy Zandka. To pięknie zrewitalizowany obiekt starej gazowni, który wypiękniał właśnie dlatego, aby służyć mieszkańcom. Tam swoją działalność prowadzi klub seniora, są też działania dla młodzieży, osób z niepełnosprawnością. Władze miasta na ten cel pozyskały specjalne dofinansowanie, żeby za kilkanaście milionów złotych przywrócić blask temu pięknemu obiektowi, który jest wizytówką Zandki oraz naszego miasta. Gazownię zamknięto w latach 70. ubiegłego stulecia i od tego czasu nieruchomość niszczała. W lutym tego roku do XIX-wiecznego budynku wróciło życie. Myślę, że architekci, budowlańcy, którzy nadali temu taki kształt, wiedzą, jak bardzo ciężko trzeba było się napracować, żeby zmienić funkcję tego obiektu. Ale udało się. Udało się i jestem przekonana, że ten obiekt, ten budynek, tak jak wiele w Zabrzu odrestaurowanych pięknych budynków, będzie sięgał po największe laury. Będzie wyróżniany najwyższymi odznaczeniami w swojej kategorii. Teraz Centrum Usług Społecznych ma szansę na zdobycie swojej pierwszej nagrody, ale nie tylko ono. W tegorocznej edycji konkursu na modernizację i budowę roku udział bierze jeszcze jeden, także niedawno odrestaurowany zabrzeński obiekt. Druga propozycja to piękny również zabytkowy obiekt przy ulicy Niedziałkowskiego, który aktualnie służy jako filia żłobka miejskiego. Znalazło tam miejsce 40 młodych Zabrzan. To są dzieci, które z tego żłobka korzystają. Ich rodzice mogli wrócić na przykład na rynek pracy dzięki temu. Ale też, co ważne, żłobek ten stanowi piękne uzupełnienie centrum naszego miasta, tuż obok wyremontowanego teatru, czy też filharmonii, placu teatralnego. To kolejny obiekt, który zyskał swój dawny blask. Żłobek miejski został otwarty pod koniec września ubiegłego roku. Przebudowa zabytkowego budynku kosztowała ponad 5,5 miliona złotych, a zakres prac objął m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę wszelkich instalacji, przebudowę klatki schodowej, a także docieplenie ścian, dachu oraz stropu poddasza i podłogi. Prace były bardzo ciężkie z tego powodu, że tak naprawdę zostały tylko ściany zewnętrzne tego budynku. Wszystkie stropy, wszystkie wieźby, dach były robione na nowo. Udało uratować się tak naprawdę obiekt, który bardzo niszczał i właściwie to już był totalną ruiną. Ogromnym staraniem całego zespołu urzędników, architektów, budowlańców, no i przede wszystkim dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych z różnych źródeł finansowania udało się tak naprawdę stworzyć w centrum miasta perełkę. Na stronie internetowej www.modernizacjaroku.org.pl można oddać głos na zabrzeńskie obiekty zgłoszone w konkursie. Jako że te obiekty są w innych kategoriach, można zagłosować na oba te obiekty równocześnie. Wystarczy spisać Zabrze jako miasto, w którym znajdują się obiekty i oddać na nie głos. Zachęcamy serdecznie, bądźmy dumni z tego, co dobrego się w Zabrzu dzieje i głosujmy na te obiekty. Głosowanie potrwa do 10 maja, do godziny 12. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zostało wyróżnione nagrodą imienia Wojciecha Korfantego. Placówka została nagrodzona za swoją działalność muzealną, edukacyjną i promującą górnośląski przemysł wydobywczy, zarówno w Polsce, jak i na świecie.
Złota pineska Gogel dla kopalni węgla kamiennego Guido oraz Europa Nostra, czyli najważniejsze wyróżnienie w dziedzinie dziedzictwa kulturowego dla sztolni Królowa Luiza. To tylko niektóre z wyróżnień oraz nagród, jakie do tej pory otrzymało Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Zarówno sztolnia Królowa Luiza, jak i kopalnia Guido zostały także uhonorowane tytułem pomnika historii. Jeśli chodzi o tą specyfikę właśnie obiektów podziemnych, które można zobaczyć w górnictwie węglowym, z całą pewnością to jest tego typu największe Muzeum Górnictwa w Europie. To jest jakby takie potwierdzenie tego, że to są rzeczywiście wyjątkowe obiekty, wyjątkowe w skali nie tylko Śląska, Polski, ale też Europy, że to są obiekty, które zasługują na jakieś takie szczególne uznanie, wyróżnienie, no i mają szczególny status nie tylko właśnie wśród zabytków techniki śląskich, ale w ogóle w Europie. Za swoją działalność muzealną, edukacyjną i promującą górnośląski przemysł wydobywczy zarówno w Polsce, jak i na świecie, muzeum znalazło się w gronie 6 laureatów tegorocznej nagrody imienia Wojciecha Korfantego. Jest to dla nas na pewno tak samo ważny element jak te pozostałe nagrody, bo też ważne jest, żeby to, co robimy, było dostrzegane w regionie jako ważny element, powiedzmy, utrzymywania dziedzictwa kultury regionalnej. No i tak jak zostało napisane w uzasadnieniu do tej nagrody, również promowanie wartości związane z górnictwem węglowym, z historią tego górnictwa, z czym było i czym jest górnictwo węglowe na Śląsku. Bardzo ważny element dla nas, takiego też uznania przez organizację, która wniosła duży wkład w to, co się na Śląsku dzieje. No i bardzo się cieszę, że zostaliśmy też tutaj na tym szczeblu zauważeni z tym, co robimy. No i z tym trochę innym typem działalności, czyli już nie mówimy tutaj stricte o rewitalizacji obiektów pogórniczych, z czego muzeum się stało znane. Edukacja, którą prowadzimy, jest taką edukacją muzealną, więc to się mieści właśnie w tym upowszechnianiu kultury górniczej, wartości górniczych. W przypadku edukacji to są działania skierowane na osoby młode, na szkoły, na dzieci, na młodzież. No to też staramy się bardzo mocno robić, to jest jeden z elementów naszej misji, no i cieszę się, że to jest dostrzegane. Nagrody imienia Wojciecha Korfantego są przyznawane przez Związek Górnośląski od 1993 roku osobom, instytucjom i organizacjom za wybitne zasługi dla Górnego Śląska. Do tej pory w gronie laureatów znaleźli się m.in. profesor Jan Miodek, profesor Stanisław Hadyna, profesor Irena Lipowicz, Jan Kyks-Skrzek, arcybiskup Wiktor Skworc, a także prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. W dzisiejszych wydarzeniach to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.